Cześć, siemano, witajcie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22. W dzisiejszym odcinku Hoitbeleron oczywiście. Jest ten odcinek na środę. No, to jest ten odcinek na środę, co był zapowiadany, więc lecimy. Dzisiaj jest akcja taka, że siejemy i wałujemy i... No i w sumie sprzedajemy olej i zobaczymy, co jeszcze ciekawego porobimy. Mam 200 tysięcy, ponieważ już była zima. A wam pokażę, bo powinno być to jeszcze w statystykach. Grudzień, dochód gospodarstwa to akurat nie. O, ale w marcu był dosyć duży dochód. To chyba jakiś lepszy wiatr. Lepszy wiatr był, albo nie wiem, lepsze słońce może. 45 tysięcy, nie wiem czemu tak, ale dzisiaj już 20 tysięcy, ale to nie. Przydane produkty 92 tysiące, widzicie? A, bo ja w listopadzie sprzedawałem plony, dobra, to tego nie będzie widzieć. Ale za plony miałem chyba jakieś... 500 tysięcy chyba? Dobra, to sobie kontrakt jeździ. I tak. Wsiadam do New Hollanda i ja muszę zobaczyć, gdzie ja mam ten olej w ogóle sprzedać. Le, sklep, le, coś tam. To jest koło serki, tak? Fajna droga. Będzie tak, dobra, damy radę. Oczywiście dzisiaj sprzedaję olej słonecznikowy. Tylko teraz muszę zobaczyć, jak ten... Autolud działa. Bo ja nim nie robiłem jeszcze. X. A, dobra, ciągnie. Olej słonecznikowy ciągnie, dobra. Tylko ja sobie trochę pomogę. Nie będę czekał. Nie chcę, żeby mi złapało za tego, wiecie? Za olej rzepakowy. Więc ja sobie pozwolę zrobić tak. To jest duży autolodzik, bo 40 tysięcy litrów chodzi. 40 ton, no. A ja mam 20. Więc to będzie dobra kasa. Razy 6. 2 razy 6 to jest... O, dosyć duża kasa. Nie chciałbym się liczyć, ale... 6 razy 2... 120 tysięcy za to zarobię. Czyli będę miał 320 tysięcy, z czego będę 240 na pole, więc 100 będę miał na kredyt, żeby oddać. I chyba tak zrobię, że oddam 100 tego kredytu, bo... Bo kredyt zżera pieniążki. Codziennie po... Okej. Okay. Codziennie po 9 tysięcy kradł. No ale wtedy jak miałem w listopadzie po sprzedaży, miałem jakieś tam wolne 300 tysięcy, to spłaciłem kredytu 300 tysięcy. I zaraz o 1000 na drugi dzień już mniej odsetek dało. Czyli 7900. Ale to i tak jest, 7900 to i tak mi się wydaje, że to jest dużo. No i dobra, i dzisiaj jeszcze jak wrócę, to, to klasę, nie kolano sobie poście. A nie, bo tam kukurydza rośnie, to ja tam nie będę mógł siać. Bo zrobię sobie tam kukurydzę na kiszonkę przecież. Co jest? A, bo za, to w ogóle te latarnie są takie niskie, że ja o wszystkie zahaczam. Jeszcze bardziej bliżej środka asfaltu jechać, bo ja każdą latarnię patrzę. No bo ja mam tylko 34 jeszcze do zasiania soją. A tak to nie mam nic, więc zaraz będzie trzeba wyeksmitować pracownika. Nie tu. Ja tu prawo miałem skręcić. Tak. No i dobra. W poniedziałek nie było Hoitbeleron, ale to już nie było w poniedziałek Hoitbeleron, dlatego że wypowiedziałem się na ten temat na vlogu w poniedziałek, bo specjalnie vloga wrzuciłem. O której? Może... Nie... Nie wiem, czy... Kurwa. Pójdę na to za same piwo, to nie wrzuci mi się kanał. Film. A może... Kurde, to nie... Dobra. Albo podmienię Felsbruna z Valeronem, bo Valeron może mi się zdążyć. A nie, bo ja do 20. O, nie wiem.
A dobra, to się sprzedaje, dobra, ja myślę, że to jest, ale to tylko zawsze wjechać na trigger i się sprzedaje, dobra. 220, no dawaj, dawaj te pieniążki, no. Dobra, zapis, ale tak widzę, że dużo pszenicy jest na mapie zasianej. Aha, jest 3 pola pszenicy w ogóle zasiane, zajebiście. No to pokrzamp. Kup. No i jeszcze zaraz wrócimy na kredyt. A, bo to się samo rozłożyło jeszcze. O, to taka technologia. No, 122 tysiące za olej. A tu przejadę? Niby tak. Siedemdziesiąt tysięcy za spłać. Raz, dwa. No, 2 300 000 zostało jeszcze kredytu, a było 2 800 000, więc 500 000 spłaciłem przez te minuty. Nie wiem, zobaczymy. Ile mam minut? 6 minut. No chyba tak zrobię jednak, że choć Balerona wrzucę jutro, a Fjordruna na środę. No tak trzeba by chyba zrobić, bo... Wiesz, wyskoczył z tym piwem, jak Filip z Knopi. Ogólnie jakby tę trawę nie kosił dzisiaj, to już by miał ponad godzinę przesłaną, więc zostałoby... Nie wiem... No co jest, no? Ja nie myślę, co ja robię, bo... W sumie nie wiem, czemu. Co się dzieje? O, wiem, co jeszcze musimy zrobić. Muszę sprzedać pług. Nie pług, tylko... Nie pług, tylko siewnik muszę stary sprzedać 60-metrowy. A nowych, fajnych kontraktów nie ma, więc... A co jest tutaj ciekawego? Owys. No! Nie mogę, no ja... Widzicie co się dzieje z tym odcinkiem. To jest w ogóle hit, co tu się dzieje, nie? To jest hit nad hitami, co tu się dzieje. No zostawię tego... Autoloada w sobie na sklepie, tak jak stał. Tylko w innym miejscu. Ja zaraz sobie wsiądę do klasika chyba. Jeśli nie wiem, czy wsiąść sobie na wały, czy na siebie. Ale chyba na wały sobie wskoczę, no bo dawno nie wałowałem w sumie na odcinku. No muszę sprzedać ten, bo ten ogólnie ten siemnik on tu stoi chyba z 5 odcinków. Nie wiem, ale on dosyć długo tu stoi. Wczoraj sobie save'a szykowałem. Sobie to przybiegam sobie tutaj do New Holanda, bo wiadomo, po autoloada, żeby sprzedać olej słonecznikowy, patrzę, a tu siemnik stoi do sprzedaży. Mówię, co jest? No i tak wyszło, że nie sprzedałem go. No, tu przyczepa stoi samotna. Rzepak sobie rośnie. Dobra, idę w sumie na wał chyba trochę. A, bo on to od tej strony dzisiaj. A, widzisz. Ten tu wałuje drugie kółko. Dobra, przejmę tego kolegę. No nie chcę wziąć 12 godziny, no. Sorry, ale nie. O. Pojedziemy sobie to 18 z wałami. Żeby nie było za szybko też. No chyba nawet więcej chyba nie pójdzie ten klasik, więcej chyba nawet nie pójdzie. Czyli to tak jest tutaj posiane. No dobra, niech jest.
Mnie to nie przeszkadza. Też w sumie to powinno przeszkadzać, ale. Ale nie zawsze mi się chce to poprawiać potem. Czyli mam na koniec kursu z tej strony. Więc nawet to wałowanie by sensu nie miało. To wałowanie nawet sensu by nie miało tutaj z tego co widzę. Ponieważ kurs się kończy z tej strony, a się wynik się od drugiej strony. Taka o ciekawostka. Wyłączymy ten kurs, bo po co mamy tu druga się mnie denerwować? Po co mają te linie się świecić? Tak cosplaya już nie będę używał w tym odcinku, na tym polu. Bo to do siebie zwałuje i będę kończył odcinek. Będzie jakiś taki krótszy, 20-minutowy. Tak sobie roboty dużo na wiosnę nie mam, bo muszę jeszcze tylko pole numer 34 zasiać. I to będzie wszystko. A czy zobaczymy się w lipcu? Na zbiorze rzepaku? Nie wiem. Ale najprawdopodobniej zobaczymy się w sierpniu na zbiorze kukurydzy. Bo chyba pierdolę kiszonka, później się pobawimy z żniwami. Bo żniwa to jest takie, powiem wam, nic nadzwyczajnego w sumie. Dobrze, ten baleron chociaż jest dwa razy w tygodniu. Że baleron jest w poniedziałki i w środy. Chociaż trochę szybciej ta seria będzie płynąć. Chociaż teraz już widzę, jak ja pieniądze zarabiam. Że praktycznie dziennie po 40 tysięcy dziennie zarabiam. Samym przewijaniem, tak? Więc to są dobre pieniążki. Oczywiście fajnie, jakby było więcej, tak? I kiedyś na pewno będzie więcej. Bo w przyszłości na pewno sobie postawię gdzieś tutaj na tym dużym polu, może gdzieś tutaj wiatrak. Fajnie by było taki wiatraczek sobie tam postawić. Zawsze to by trochę więcej pieniędzy kręciło, a dwa, że też ładnie by to wyglądało na tym polu. A jak ja dawno tym arionikiem nie jeździłem, serio wam mówię, ja już mam 24 godziny. A na save mam 80 godzin chyba. Nie wiem w sumie nawet ile mam godzin na save. O, ukończony, dobra, odbierz. No, czyli to co załora to od razu się kontrakt robi na tym, no dobra. Waltra. 32 sekundy liby ma do końca, no ale niech sobie wyjedzie. Ma ostatnie 20 punktów. Dobra. Ładnie to wygląda. No, nie będę wam tu przedłużał tego odcinka, jak to się zasieje. Ja w tym czasie, co on to zasieje, to ja w tym czasie to zwałuję, więc... Nie będę wam przedłużał tego odcinka, jest 14 minuta, więc jakby będzie myślę, że około 20 minut. Myślę, że jak na wiosnę, to tak w sumie trochę przekrótko. Znaczy przekrótko. Po prostu może jakby miał więcej czasu, to tak. Znaczy ogólnie czas jest, ale chodzi o to, że ja tu po odcinku będę miał ile? 5 minut roboty tylko, tak? Bo będę musiał dosiąść te pole na 34, sorry. Muszę je dosiać i zwałować. Bo nawóz wszystko jest. Więc ja będę musiał tylko dosiać i zwałować. No dosiać, no bo ten kawałek zasieje, więc pół pola będę miał około pół pola będę miał zasiać. Nie no, pół pola nie, ale... Jak myślę, że 1/3 pola będę miał zasiano. A czemu to jest taki żyd? To już stało. Myślę, że około jednej... 1/3 pola powinien mieć zasiane. Dobra, ten tu dojeżdża do końca, zaraz go zatrzymuję i przepuszczam na drugie pole. No, 3,80 w tym kawałku jest i jest zasiane. A, i to duże pole było resetowane licznik i pokazało 19,40. Dokładnie. No więc elegancko. Nie składaj tego ziemnika, tylko zaraz tu będziesz się, przyjacielu. To jest akurat malutkie pole, więc sprawnie mu to pójdzie, w miarę. Jeśli tylko sobie poprzeczniaki wysieje, to już wtedy będzie mu szło.
No tak, no jak to drugiego kółka zaczynasz, to na pewno się szybko pójdzie. No i dobra, ja idę to dowałować. Zostało 5 minut odcinka. No i akord będzie 20 minut, taka w sumie można powiedzieć wiosna na szybko. Wiosna na szybko dzisiaj. No ale nie miałem dużo roboty. Bo myślę, że jakbym w sumie ten olej sącznikowy miał uratował, to prawie 10 minut mi to zajęło. Sprzedaż. Czy się załadunek i sprzedaż. Bo tak to już w ogóle bym z tego odcinka nic prawie nie miał. No ale zobaczcie, 2 minuty przed odcinkiem puściłem siewnik tutaj. A skończył po 15 minutach odcinka siat. Czyli jakieś około 20 minut pole zasiane, tak? No to jest fajna prędkość. No, zwała mi to, tamto pole sobie sam sobie zwałem, bo to jest prostokącik, a ja nie chcę. No, ja nie chcę się nie chcę, żeby QSP mi się tam męczył. W sensie, on by się. On by dał radę. Chodzi o to, że on by dał radę, tylko by się strasznie tam denerwował. Strasznie dużo by tracił czasu na nawracanie, o to mi chodzi, nie? A tak to ciach, i będę na to zrobiony. To jest parę przejazdów, to jest takie malutkie pole, że chyba w przyszłości je wymienię na... Nie wiem, coś tam zrobię, no może nie wiem. Może oborę postawię, albo coś. Nie wiem. Ale tą drogę tutaj na pewno będę musiał zlikwidować. W przyszłym odcinku, w najbliższym czasie. Zobaczę. Jeszcze 2 przejazdy i pole zwałowane będzie. No i 19:45 będzie, to będę kończył odcinek. No i akurat będzie 20 minut. Mówię o tym cały czas, 20 minut, no ale... Ale myślę, że taki odcinek wam krótszy się spodoba. No bo nie każdy lubi takie moje 40-50-minutowe odcinki, jak to zawsze bywa. No a taki wiadomo, 20-minutowy odcinek, no to wiadomo, że nam dużo ważyć nie będzie, tak? Więc jak około 20 minut, 15 minut, gdzieś 20 będę go wrzucić. I to by jest fajne. No poza tym, to przez to, że to piwo wyskoczyło tak naprawdę. Jakby, gdyby nie to piwo... Tak naprawdę, gdyby nie to piwo, to wszystko byłoby zgodnie z planem. Czyli Felsman by był na wtorek. Felsman by był na wtorek i by było gitara. I to miało być na środę. No ale to... W sumie nieoczekiwanie. Dostałem tę wiadomość 15 minut temu, czy idę na piwo. No to mówię, no to pójdę, no jak zapraszają. Zapraszają, to co mnie. No i idę. Muszę wyłączyć to, zakończył pracę, bo mi to będzie irytować. Dobra, ja dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Zajebiście zrobiłem. Perfekcyjnie to zrobiłem. Jak ja to zrobiłem? A, bo ja się tepłem. Ja nie wszedłem z pojazdu. A może ja go złapałem za rękę? Nie wiem, co ja nawet zrobiłem, że ten ciąg zaczął latać. Ale dobrze, w miarę szybko do niego wszedłem. Dobra, widzisz teraz, że on już całe pole prawie zaciął. Więc dziękuję za oglądanie tego odcinka, na razie, cześć, pa.